Giovanni Guareski Mały Światek Don Camilla przełożyły Barbara Sieroszewska oraz Magdalena Dudkiewicz-Litwiniuk Instytut Wydawniczy Pax Warszawa Jeśli spodobał ci się mój kanał, to zachęcam do subskrypcji. Mile są również widziane komentarze i łapki w górę. Dziękuję. Trwoga nie ustaje. Odkąd ukazał się numer parafialnej gazetki, Don Camillo poczuł się osamotniony. Wydaje mi się, że jestem pośrodku pustyni, zwierzał się Chrystusowi. I nic nie pomaga, jeśli nawet mam dokoła siebie sto osób, bo chociaż one są tuż obok, pół metra ode mnie, między mną a nimi... Znajduje się tafla szkła na pół metra gruba. Słyszę ich głosy, ale tak, jakby dolatywały z innego świata. To strach, odpowiedział Chrystus. Oni się ciebie boją. Mnie? Ciebie, don Camillo, i nienawidzą cię. Żyli sobie cieplutko i spokojnie, w obszędzie swego tchórzostwa. Znali prawdę, ale nikt nie mógł ich zmusić do tego, żeby ją znali, bo nikt publicznie tej prawdy nie wypowiedział. A ty przemówiłeś i postąpiłeś w taki sposób, że teraz oni muszą ją znać, tę prawdę. Dlatego cię nienawidzą. I boją się ciebie. Patrzysz na twoich braci, którzy niby owce są posłuszni rozkazom tyrana, i wołasz do nich: obudźcie się z letargu, Spójrzcie na ludzi wolnych, porównajcie wasze życie z życiem ludzi wolnych. O nie, nie będą ci za to wdzięczni, znienawidzą cię i zabiją. Jeśli tylko będą mogli to zrobić, bo ty ich zmuszasz, żeby dostrzegli to, o czym wprawdzie wiedzieli, ale z zamiłowania do spokojnego życia. Udawali, że nic nie widzą, że nic nie wiedzą. Mają oczy, ale nie chcą widzieć, mają uszy. Ale nie chcą słyszeć. Są tchórzliwi, ale nie chcą, żeby im mówiono, że tacy są. Ty ujawniłeś krzywdę i postawiłeś ludzi wobec konieczności wyboru. Jeżeli milczą, akceptują zbrodnie. Jeżeli je nie akceptują, muszą przemówić. A przecież było. O tyle wygodniej móc o tej zbrodni nie wiedzieć. Czy to wszystko cię dziwi? Kamilno rozłożył ręce. Nie, nie dziwi mnie, powiedział. Może by mnie dziwiło, gdybym nie wiedział, że Ty, panie, dałeś się ukrzyżować za to, żeby powiedzieć ludziom prawdę. Po prostu nad tym wszystkim boleję. Potem przyjechał ktoś posłany przez biskupa Don Camillo powiedział. Monsignore czytał księdza gazetkę i wie, jaką reakcję ona tutaj wywoła. Pierwszy numer bardzo się podobał monsignorowi. Pragnąłby tylko usilnie, żeby numer następny nie zawierał księdza nekrologu. Niech się ksiądz o to postara. To jest niezależne od woli redakcji, odpowiedział Don Camillo. Monsignore powinien zwrócić się z tym nie do mnie, tylko do pana Boga. To właśnie czyni, wyjaśnił wysłannik biskupa i chce, żeby ksiądz o tym wiedział. Wachmistrz Karabinierów był człowiekiem znającym świat. Całkiem przypadkowo spotkał gdzieś Don Camilla. Czytałem księdza gazetkę, powiedział. Sprawa śladów opon na podwórzu Picich jest bardzo ciekawa. A pan ich nie oglądał? Nie, odpowiedział wachmistrz. Bo jak tylko je zobaczyłem, kazałem narzucić tu i ówdzie trochę gipsu no i dzięki temu przypadkiem porównując odciski z rozmaitych ciężarówek z okolicy odkryłem że to były ślady wujtowskiego dogera no i jeszcze też przypadkiem Zauważyłem, że Picci szczelił sobie w lewą skroń, choć reworwel trzymał w prawej ręce. A jak przegarnąłem popiół na palednisku, to znalazłem kulę, która się wymknęła z rewolweru Picciego, kiedy upadł, zaszczelony przez okno. Don Camillo popatrzył surowo na wachmistrza. Czemu pan tego wszystkiego nie powiedział? Owszem, owszem, powiedziałem komu należało, księże proboszczu. Ale mi na to odpowiedziano, że w obecnej sytuacji aresztowanie wójta byłoby bardzo niepożądane i wywołałoby negatywne skutki polityczne. Tak to już jest. Jak do takiej sprawy wmiesza się polityka, to tak jakby. Nasypać piasku w tryby. Trzeba czekać na okazję. No i ksiądz dał mi teraz tę okazję. Nie żebym chciał zrzucać odpowiedzialność na innych. Chciałbym tylko uniknąć tego, żeby wszystko się zapiaszczyło, bo ktoś z tego zrobi sprawę polityczną. don no Kamil odpowiedział, że Wachmisz ma zupełną rację ale nie mogę postawić księdzu dwóch karabinierów z prawa i z lewa, żeby księdza szczegli, don Camillo. No, byłoby to największe głupstwo. Wiem, ale gdybym mógł, to postawiłbym cały batalion, Mruknął wachmistrz. Nie potrzeba, wachmistrzu. O moje bezpieczeństwo niech tam już pambuk się zatroszczy. Miejmy nadzieję... Że zatroszczy się lepiej niż o Pizziego, zakończył wachmistrz. Nazajutrz śledztwo podjęto na nowo, poddając przesłuchaniu okolicznych właścicieli ziemskich i dzierżawców. Zalał się wśród nich i który protestował bardzo oburzony, ale wachmistrz powiedział mu spokojnie: Mój panie, wobec tego, że Pizzy był apolityczny. Że nie było żadnego rabunku, a nowe okoliczności wskazują, że nie było to samobójstwo, lecz zabójstwo, i że trzeba wobec powyższego wykluczyć zarówno mord polityczny, jak i mord rabunkowy, musimy wziąć pod uwagę tych wszystkich, którzy utrzymywali z Picim stosunki osobiste albo prowadzili z nim interesy i mogli mieć względem niego, Powody do nienawiści. Śledztwo ciągnęło się przez kilka dni i przesłuchiwani pełni byli oburzenia. Ostry kipiał wściekłością, ale milczał. Peppone, wybuchnął w końcu. Ten przeklęty wachmistrz zabawia się nami jak kot myszą. Zobaczysz, jak już przesłucha wszystkich we wsi. Nie wyłączając akuszerki, za dwa tygodnie przyjdzie do ciebie i zapyta cię grzecznie, czy nie będziesz mu miał za złe, jeżeli przesłucha jeszcze niektórych naszych ludzi. Nie będziesz mógł mu zabronić, a ten, kogo on przesłucha, wszystko wygata. Kpisz sobie, wrzasnął Peponę, choćby mi paznokcie wyrywał. Nie będzie przesłuchiwał ciebie, ani mnie, ani żadnego z tych, których masz na myśli. Już on trafi na takiego, co sypnie. Przesłucha tego, który strzelił. Pepone zaśmiał się drwiąco. Nie gadaj głupstw, przecież my sami nie wiemy, kto strzelił. I tak było. Nikt nie wiedział, który z dwudziestu pięciu ludzi z bojówki strzelił. Kiedy Pizzi upadł, wszyscy wsiedli czym prędzej do ciężarówki i rozstali się potem bez słowa. A później także nie było już o tym mowy. Pepone popatrzył ostremu w oczy. Kto strzelił? Skąd można wiedzieć? Może to ty byłeś? Ja? ryknął Pepone. Jakim sposobem? Przecież nie miałem nawet broni. Wszedłeś sam jeden do domu, pizzik. Nikt nie widział, coś tam robił, ale strzał padł przez okno. Ktoś musiał widzieć, kto tam był za oknem. Nocą wszystkie koty są szare. Nawet jeżeli go ktoś widział, to nic nie widział. Jeden tylko widział twarz tego, co szczelił. Chłopak picik. Inaczej matka nie powiedziałaby, że już spał. A jeżeli chłopak wie, to wie też Don Camillo. Gdyby tego nie wiedział z całą pewnością, nie zrobiłby i nie mówił tego, co zrobił i co powiedział. Niech piorun trzaśnie tego, co go tu sprowadził, ryknął Peponem. Tymczasem krąg coraz bardziej się zacieśniał. A wachmisz co wieczór służbiście referował Wójtowi przebieg śledztwa. Nie mogę na razie mówić jaśniej, Panie Wójcie, rzekł pewnego wieczora. Ale jesteśmy na tropie. Wygląda na to, że wchodzi tu w grę kobieta. Pepony odpowiedział coś podobnego ale chętnie zadusiłby wachmistrza. Był późny wieczór. Don Camillo był bardzo zajęty w pustym kościele. W jednym ramieniu krucyfiksu zauważył pęknięcie, głęboką szparę wzdłuż słoja drzewa. Więc ustawiwszy na najwyższym stopniu ołtarza drabinkę, najpierw Szparę zaszpachlował. A teraz pokrywał właśnie werniksem biały ślad reperacji. Nagle weschnął i Chrystus zagadnął go cicho. Co ci jest, Don Camillo? Od kilku dni wydajesz mi się nie swój. Czy źle się czujesz? Może grypa. Nie Panie Jezu. Wyznał, nie podnosząc głowy, Don Camillo: To strach. Boisz się? Ale czego? Nie wiem. Gdybym wiedział, czego się boję, to przestałbym się bać, odpowiedział Don Camillo. Coś jest niedobrego, coś wisi w powietrzu, coś, przed czym nie umie się bronić. Gdyby napadło mnie dwudziestu ludzi z bronią w ręku, nie bałbym się. Wiedziałbym po prostu, że mogą mnie zabić, bo ich jest dwudziestu, a ja sam jeden i to bez broni. Gdybym znalazł się na środku morza i nie umiał pływać, pomyślałbym: za chwilę utonę jak piskle. No i oczywiście byłoby mi żal, ale nie czułbym strachu. Kiedy niebezpieczeństwo można wziąć na rozum, strachu się nie odczuwa. Człowiek się boi niebezpieczeństwa, które wyczuwa, ale go nie zna. To tak, jakby się szło z zawiązanymi oczyma po nieznanej drodze. Paskudna sprawa. Nie masz już wiary w Twojego Boga, Don Camillo? Zapytał Jezus. Da Michi animam cetera tolle. Dusza należy do Boga, ciało do ziemi. Wiara wiarą, ale to jest lęk czysto fizyczny. Mogę mieć niezmierzoną wiarę, ale jeżeli przez dziesięć dni nic nie będę miał do picia, musi mnie dręczyć pragnienie. Wiara na tym polega, żeby tę mękę pragnienia znosić pogodnie, jako próbę zesłaną nam przez Boga. Panie Jezu, gotów jestem znieść tysiąc takich lęków dla Twojej miłości. Chrystus uśmiechnął się. – Gardzisz mną, Chrystę? zapytał Don Camillo. – Nie, Don Camillo. Gdybyś się nie bał, cóż byłaby warta Twoja odwaga? W osiedlach nad wielką rzeką cisza przerażała, kryje się w niej coś groźnego. Don Camillo uważnie przesuwał pędzelkiem po drewnie krzyża. Tuż przed sobą widział dłoń Chrystusa przebitą gwoździem. W pewnej chwili wydało mu się, że ta dłoń ożyła. Jednocześnie kościół rozbrzmiał hukiem wystrzału. Ktoś strzelił przez okno bocznej kapliczki. Zaszczekał pies, jeden, drugi. W oddalik zagrzechotała krótka seria z automatu. Potem powróciła cisza. Don Camillo spojrzał z przerażeniem na twarz Chrystusa. Panie Jezu, powiedział, czułem Twoją dłoń na moim czole. Bredzisz, Don Camillo. Don Camillo spuścił oczy i utkwił wzrok w dłoni przebitej gwoździem. Nagle zaczął się, wypuścił z palców puszkę z farbą i pędzelek. W przegubie ręki Chrystusa widniał otwór od kuli. Panie, powiedział, dysząc ciężko, to Ty odepchnąłeś moją głowę. I przyjąłeś w siebie kulę przeznaczoną dla mnie, don Camillo. Ta kula nie pozostała w drzewie krzyża, wykrzyknął don Camillo. Oto gdzie utknęła. Na prawo, wysoko po przeciwnej stronie od okienka kaplicy, wisiała na ścianie ramka ze srebrnym sercem wewnątrz. Kula zczaskała szybkę i utkwiła w samym środku tego serca. Don Camillo pobiegł do zakryści, po drabinę i przeciągnął sznurek pomiędzy dziurką, która przebiła kula w szybie okna, a dziurką w sercu, które wisiało w ramce. Sznurek przechodził w odległości 30 centymetrów od gwoździa tkwi tkwiącego w dłoni Chrystusa. Tu znajdowała się moja głowa, powiedział don Camillo. Twoja ręka, panie, została trafiona, bo odepchnąłeś do tyłu moją głowę. Oto dowód. Don Camillo, uspokój się, powiedział Chrystus. Ale don Camillo nie mógł się uspokoić. I gdyby nie to, że dostał ataku febry, mogącej zwalić z nóg słonia, Bóg jeden wie, co by mógł obmyślić. Dlatego właśnie Bóg, który dobrze o tym wiedział, zesłał mu ten atak febry, który przykuł go do łóżka, spotniałego i mokrego jak szmata. Żółto i różowo. Okno, przez które padł strzał, wychodziło na małe pulko, przynależne do kościoła. Wachmisz stał z Don Kamillem pod murem na zewnątrz kaplicy, przypatrując mu się uważnie. Otóż i dowód, powiedział Wachmisz, ukazując cztery otworki, widoczne na tle jasnego tynku, o dwie dłonie poniżej dolnej krawędzi okna. Wyjął z kieszeni scyzoryk, poskrobał w jednej z dziurek i coś z niej wydobył. Według mnie sprawa jest prosta, wyjaśnił wachmistrz. Sprawca zaczaił się z daleka i puścił serię z automatu w oświetlone okno. Cztery pociski utkwiły w murze, piąty przebił szybę i wpadł do kościoła. Don Camillo potrząsnął głową. Mówiłem panu, że to był strzał z pistoletu i strzelano stąd. Nie jestem jeszcze tak zdzieciniały, żeby nie odróżnić wyszczału z pistoletu od serii z pm -u. Najpierw ktoś strzelił z pistoletu z tego miejsca, a zaraz potem ktoś inny puścił serię z automatu z większej odległości. W takim razie musiałaby tu leżeć łuska. Odparł wachmistrz, a żadnej łuski nie ma. Don Camillo wzruszył ramionami. Na to, żeby po dźwięku odróżnić, czy szczelano z pistoletu, czy z rewolweru bębenkowego, trzeba by nam było krytyka muzycznego z Laskali. Jeżeli to był rewolwer bębenkowy, łuska została wewnątrz. Wachmistrz zaczął tropić do i wreszcie coś wypaczył na pniu jednego z drzew wiśniowych, rosący, rosnących o pięć czy sześć metrów od bocznej ściany kościoła. Jeden z pocisków skaleczył korę, powiedział. Uszkodzenie kory było rzeczywiście widoczne. Podrapał się w głowę zafrasowany. – No cóż – mruknął wreszcie – Weźmiemy się do, do tego naukowo. Wziął patyk, wbił go w ziemię tuż przy murze, przed jednym ze śladów pocisku, następnie zaczął krążyć po kółku, raz po raz spoglądając na pień draśnięty kulą. I przesuwał się to w prawo, to w lewo, dopóki pień nie zasłonił mu całkowicie wbitego pod murem patyka. Chodząc tak, w pewnej chwili znalazł się przy Żywopłocie, po którego drugiej stronie biegł rów i droga. Don Camillo przyłączył się do niego i obaj, jeden po tej, drugi po tamtej stronie Żywopłotu, zaczęli przeszukiwać ziemię. Nie szukali długo. Po pięciu minutach don Camillo powiedział: Jest i podniósł łuskę z automatu. Pobliżu znaleźli też trzy pozostałe. To dowodzi, że mam rację wykrzyknął wachmistrz. Ten typek strzelał stąd w okno. Don Camillo począsnął głową. Nie znam się na automatach powiedział ale wiem, że w innych rodzajach broni kule nie lecą po krzywej linii. Niech pan popatrzy. Zaczedł karabinier i zameldował wachmistrzowi, że we wsi wszyscy zachowują spokój. No chyba, zauważył don Camillo. Przecież to nie do nich szczelano, szczelano do mnie. Wachmistrz wziął od karabiniera dłoń i położywszy się na ziemi, wymierzył w pierwszą szybkę okna kaplicy. W miejsce, gdzie o ile pamiętał, znajdował się otwór po kuli. Gdyby pan szczelił! Gdzie utkwiłaby kula? zapytał Don Camillo. Obliczenie dzieci niełatwe. Wyszczelony z tego miejsca pocisk, jeżeli miał przejść przez okno kaplicy, musiałby utkwić w pierwszym konfesjonale po prawej stronie o 3 metry od drzwi kościoła. Jeżeli nie była to kula specjalnie tresowana, w żaden sposób nie mogła przejść koło ołtarza, choćby pękła, zakonkludował Wagnisz. A to znaczy, Don Camillo, że jak ksiądz się do tego wmiesza, to tak się wszystko wikła, że tylko włosy rwać z głowy. Nie dosyć było księdzu tego jednego, co szczelał? Monsignore, trzeba dwóch. Jeden musi szczelać za okna a drugi za płotu, o 150 metrów dalej. – No cóż, ja już taki jestem – odpowiedział Don Camillo. – Nie oglądam się na koszty. Wieczorem Pepone zwołał do lokalu cały swój sztab i mężów zaufania z komórek terenowych. Pepone był ponury. – Towarzysze – powiedział – Zaszedł fakt, który skomplikował lokalną sytuację. Nieznany sprawca strzelił ubiegłej nocy do tzw. proboszcza, a reakcja oczywiście zechce wykorzystać to wydarzenie i podniesie głowę, obrzucając błotem naszą partię. Reakcja, tchórzliwa jak zawsze, nie ma odwagi mówić wyraźnie, ale wiadomo nam, że szepcze po kątach. I odpowiedzialnością za ten zamach obciąża nas. Długi podniósł rękę, i Pepones skinął na znak, że może mówić. Przede wszystkim, zaczął długi, można odpowiedzieć szanownej reakcji, żeby przedstawiła dowody, że jakiś zamach na księdza naprawdę był, bo na razie to tylko on sam tak powiada. Świadków nie było. Więc czemu nie miałby sam wielebny proboszcz we własnej osobie strzelić z rewolwelu, żeby potem wypisywać w swojej parszywej gazetce, jacy to my jesteśmy? Trzeba zacząć od dowodów. Dobrze mówi, pochwalili zebrani. Długi ma rację. Pepone zabrał głos. Chwileczkę. To co mówi długi jest słuszne. Ale nie możemy także wykluczyć możliwości, że zamach był. Znając charakter Don Camilla, nie możemy uczciwie o nim powiedzieć, że używa jakichś podstępnych sposobów. To nie w jego stylu. Towarzyszu Pepone, przerwał mu przechwałek, aktywista z Molinetto. Pamiętaj, że ksiądz zawsze będzie księdzem. Dajesz się ponosić jakiś sentymentalizmu. Gdybyś mnie był posłuchał, ta jego parszywa gazetka nigdy by się nie ukazała i dzisiaj partia nie miałaby kłopotów z jakimiś nikczemnymi oskarżeniami w związku z samobójstwem Piciego. Żadnej litości względem wrogów ludów. Kto się lituje nad wrogami ludu, jest zdrajcą ludu. Pone walną pięścią w stół. Nie potrzebuję, żebyś mi tu dawał nauki moralne, ryknął. Przechwałek nie uląk się. Gdybyś zamiast wciąż się wszystkiemu opierać, pozwolił nam robić, co trzeba, póki było można, krzyknął. Teraz nie plątałaby się nam pod nogami cała fura reakcj reakcjonistów. I ja. Przechwałek był chudym młodzieńcem, lat około 25, z bujną czupryną odrzuconą do tyłu, falującą na czubku głowy, a gładko przylizaną z boków i tworzącą z tyłu rodzaj grzebienia, zgodnie z modą, rozpowszechnioną wśród chłopów na północy i wśród zatybrzańskich chuliganów. Oczka miał małe. I wąziutkie wargi. Pepone rzucił się ku niemu na pastliwie. Dureń powiedział patrząc mu z bliska w twarz. Tamten poblad i zamilkł. Wróciwszy do stołu, Peponę zabrał znowu głos. Wykorzystując epizod oparty jedynie na twierdzeniu pojedynczego księdza, ciągnął. Reakcja próbuje nowych chwytów na szkodę ludu, towarzysze. Musimy dzisiaj być stanowczy jak nigdy. Nikczemne insynuacje. Nagle poczuł, że dzieje się z nim coś bardzo dziwnego, coś, co nie przydarzyło mu się nigdy dotychczas. Peponę usłyszał samego siebie. Wydawało mu się, że on Peppone siedzi w głębi sali i słucha tego, co mówi Peppone. Sprzedawczyki, reakcja przekupiona przez wrogów ploretariatu, obszarnicy, krwiopijcy. Pepone słuchał i wciąż wydawało mu się, że słyszy kogoś innego. Klika sabałcka, fałszywy kler, czarny rząd, Ameryka, plutokracja. Co to znaczy plutokracja? Dlaczego ten facet gada o plutokracji, choć nawet nie wie, co to takiego? Myślał Pepony. Rozejrzał się dookoła i wszędzie widział twarze, których prawie nie poznał. Oczy jakieś niewyraźne, a najbardziej niewyraźne ze wszystkich były oczy młodego przechwałka. Pomyślał o ostrym, swoim najwierniejszym i poszukał go wzrokiem. Ale Ose siedział w głębi z założonymi rękami i schyloną głową. Ale niech wiedzą nasi wrogowie, że duch oporów nas nie osłab, broni za którą niegdyś chwyciliśmy w obronie wolności. Teraz Pepone słyszał samego siebie, wrzeszczącego jak opętany. Potem grzmot oklasków pomógł mu stać się znów sobą. Tak to dobrze, rzekł mu pochwałek, kiedy się rozcho rozchodzili. Ty sam wiesz, Pepone, wystarczy gwizdnąć i zaczniemy. Moi chłopcy są gotowi, choćby za godzinę. Dobra, dobra, odpowiedział Pepone, klepiąc go po ramieniu. Ale w głębi duszy chętniej zmiarzyłby mu ten głupi łeb. Sam nie wiedział dlaczego. Zostali tylko we dwóch z ostrym i przez długą chwilę milczeli. No więc co? wybuchnął nagle Pepone. Czyś o nie miał? Nie powiesz mi nawet, czy dobrze mówiłem, czy nie. Mówiłeś doskonale, odpowiedział ostry. Doskonale, lepiej niż kiedykolwiek. I znowu zapadła między nimi zasłona milczenia. Pepone robił jakieś rachunki w rejeszcze. Nagle chwycił szklany przycisk, walnął nim z rozmachem o ziemię i wywrzeszczał jakieś długie, zawiłe, rozpaczliwe przekleństwo. Ostry popatrzył na niego. Kleks, wyjaśnił, zamykając rejestr. Wiadomo, byle jakie stalówki tego złodzieja Barkiniego rzucił od niechcenia Ostry. Starając się zwrócić uwagę Pepona na okoliczności, że Pepone pisał ołówkiem, a zatem Kleks nie był w tym przypadku właściwą wymówką. Kiedy wreszcie wyszli w ciemną noc i doszli do rozstaju, Pepone przystanął, jakby chciał ostremu coś powiedzieć, ale rzucił tylko. To zobaczymy się jutro. Jutro szefie, dobranoc. Ciao, Ostry. Boże Narodzenie było zapasem i trzeba było już na gwałt wyciągnąć z pudła figurki do szopki, oczyścić je, odświeżyć, naprawić drobne uszkodzenia. Był już późny wieczór, ale na plebanii don Camillo siedział jeszcze pochłonięty robotą. Usłyszał pukanie do okna i poszedł otworzyć, bo tym, kto pukał, był peponem. Pepone usiadł. Don Camillo wrócił do przerwanej roboty i przez jakiś czas obaj milczeli. Wszyscy diabli, wykrzyknął nagle z wściekłością Pepone. Nie miałeś już gdzie kląć? Musiałeś z tym przyjść na plebanie? Zapytał spokojnie don Camillo. Nie mogłeś sobie użyć w lokalu partyjnym? W lokalu partyjnym nie można nawet kląć, burknął Peppone. Ze wszystkiego musi się człowiek tłumaczyć, nawet jak sobie zaklnie. Don Camillo zabrał się do odświeżania białą farbą brody świętego Józefa. Na tym cholernym świecie przyzwoity człowiek żyć nie może. Wykrzyknął po jakimś czasie Pepone. A cóż tobie to szkodzi? Zagarnął, zagadnął don Camillo. Czyś wiesz przypadkiem został przyzwoitym człowiekiem? Zawsze nim byłem. Coś podobnego. Nigdy bym nie przypuszczał. Don Camillo dokończył malowania brody świętego Józefa. I zabrał się z kolei do jego szaty. Długo ksiądz jeszcze będzie przy tym tkwił? zapytał ze złością Peponę. Jeżeli mi pomoże, skończymy raz dwa. Pepone był mechanikiem i łapy miał ogromne jak łopaty, a paluchy tak grube, że z trudem je zginął. Ale jeżeli ktoś miał chronometr do wyregulowania, przed nim jak w dym do Peppona. Tak to już jest, że właśnie tacy ogromni, grubi mężczyźni umieją się obchodzić z takimi mikroskopijnymi, precyzyjnymi przedmiocikami. A karoserie samochodów i szprychy kół wiejskich wózków odnawiał elegancko po miszczosku. I jeszcze tego. Teraz zabiorę się do malowania świątków, burknął. Za kogo ksiądz mnie bierze? Za zakrystianina? Don Kamilno wyłowił z głębi pudła coś małego, różowego, wielkości wróbla. Było to właśnie dzieciątko. Pepony sam nie wiedział, jak to się stało, że nagle trzymał figurkę w ręku. Ale skoro już ją trzymał wziął pędzelek i zabrał się do delikatnej roboty. I siedzieli tak po dwóch stronach stołu, on i don Camillo, nie widząc nawzajem swoich twarzy, bo przeszkadzał im blask stojącej po środku lampy. Cholerny świat, odezwał się Peppone. Nikomu już nie można zaufać, kiedy człowiek chciałby coś powiedzieć. Nawet sobie samemu nie ufam. Don Camillo był pochłonięty swoją robotą. Trzeba było pomalować na nowo twarz Madonny. Delikatna rzecz. A mnie ufasz? Rzucił od niechcenia. Nie wiem. Spróbuj mi coś powiedzieć, to się przekonasz. Peponę dokończył oczu dzieciątka najtrudniejsza część roboty. Potem odświeżył. Czerwień malusieńkich wart. Chciałbym cisnąć to wszystko, mruknął, ale nie da rady. Któż ci tego wzbrania? Wzbrania? Mnie? Jak złapię żelazny łom, to cały pułk załatwię. Boisz się? Nigdy w życiu niczego się nie bałem. A ja owszem, peponę, czasami się boję, odpowiedział dom Camillo. Peponę umoczył pędzelek w farbie. – No, czasem to ja także – powiedział tak cicho, że zabrzmiało to jak westchnienie. Don Camillo weschnął także. – Kula przeszła o cztery palce od mojego czoła – powiedział. – Gdybym właśnie w tej chwili nie cofnął głowy, byłby ze mną koniec. To był cud. Teraz Peponę skończył już twarz dzieciątka i pociągnął różową farbą ciałko. – Szkoda, żem go chybił – mruknął Peponę. – Ale było za daleko. Jeszcze te wiśnie po drodze. Pędzelek znieruchomiał w palcach Don Camillo. Od trzech noc wyjaśnił Pepone. Ostry pilnował domu Pizzich, żeby tamten nie wykończył chłopaka. Chłopak musiał wiedzieć, kto strzelił przez okno do jego ojca. I tamten to wie. A ja chodziłem tutaj, koło domu księdza, bo byłem pewny, że tamten wie, że ksiądz też wie, kto zabył Pizziego. Tamten to kto? Nie wiem, odpowiedział Pepone. Zobaczyłem go tylko z daleka, jak się skradał do okna kaplicy. Ale nie mogłem szczelać, dopóki on nic nie zrobił. Jak tylko szczelił, szczeliłem i ja, ale go chybił. Bogu niech będą dzięki, rzekł Don Camillo. Wiem, jak szczelacz, więc mogę powiedzieć, że to były dwa cuda. Kto to? Tylko wy dwaj, ksiądz i chłopak picich, wiecie kto. Don Camillo powiedział zwolna – tak, Pepone, wiem, ale nic na świecie nie mogłoby mnie zmusić do pogwałcenia tajemnicy spowiedzi. Pepio Pepone weschnął i malował dalej. – Coś jest niedobrego – odezwał się nagle. – Wciąż mi się zdaje, że teraz wszyscy na mnie patrzą innymi oczami. Wszyscy, nawet ostry. Ostremu pewno tak samo się zdaje i innym także, odpowiedział Don Kamilno. Każdy się boi drugiego. I kiedy się odezwie, to tak jakby czuł, że musi się przed czymś bronić. Dlaczego tak jest? Nie zapuszczajmy się w politykę, Pepone. Pepone znów weschnął. Czuję się jak w więzieniu, rzekł posępnie. Są takie drzwi, przez które można uciec z każdego więzienia na tej ziemi, odpowiedział Don, Capi, Don Camillo. Więzienie jest tylko dla ciała, a ciało niewiele znaczy. Teraz dzieciątko było już skończone. Takie świeżutkie, różowe, liśniące, że zdawało się rozświecać światło, leżąc tak, na ogromnej, ciemnej dłoni Pepona. Pepone popatrzył na mnie i niemal wyczuwał dłonią ciepło tego maleńkiego ciałka. Zapomniał o więzieniu. Ostrożnie położył dzieciątko Jezus na stole, a Don Camillo umieścił przy nim Madonnę. <śm> mój malec uczy się wierszyka na Boże Narodzenie oznajmił z dubą Peponę. Co wieczór słyszę, jak matka go przepytuje przed zaśnięciem. To niezwykłe dziecko. Wiem, przyznał Don Camillo. Tego wierszyka dla biskupa też się wspaniale nauczył. Peppone zesztywniał. To było jedno z najgrubszych księdza świństw, wykrzyknął. Jeszcze mi ksiądz za to kiedyś zapłaci. Zapłacić i umrzeć zawsze się jeszcze zdąży, zauważył sentymentalnie don Camillo. I obok schylonej nad dzieciątkiem Madonny postawił figurkę osła. To jest synek Pepona. To jego żona, wskazał na Madonnę. A to sam Pepone. Powiedział, wskazując każdą figurkę po kolei, a naś końcu osiołka. A ton don Camillo zawołał Pepone, biorąc figurkę wołu i stawiając ją obok tamtej grupy. Cóż, między zwierzakami najłatwiej się porozumieć zakończył don Camillo. Wyszedłszy, Pepone pogrążył się na nowo w ciemną noc niziny padańskiej. Ale teraz był uspokojony, bo wciąż jeszcze czuł w zagłębieniu dłoni ciepło urożowego Dzieciątka Jezus. Zabrzmiały mu w uszach słowa wierszyka, który on także już umiał na pamięć. Kiedy wieczór wigilijny mi to zadeklamuje, Dopiero będzie pięknie, powiedział sobie radośnie. Nawet kiedy już będzie rządziła demokracja ludowa, wiersze trzeba będzie zostawić, a może nawet zarządzić, żeby wszyscy obowiązkowo musieli się ich uczyć. Rzeka płynęła powoli i spokojnie, tuż o dwa kroki za groblą. I ona także była jak wiersz. Wiersz, który się zaczął ranem ze świtaniem i wciąż jeszcze się nie kończy. A na to, żeby zaokrąglić i wygładzić najmniejszy spośród miliardów kamyków na dnie rzeki, potrzeba było tysiąca lat. Dopiero kiedy minie nowych dwadzieścia pokoleń, woda wygładzi nowy kamień. Za tysiąc lat ludzie będą mknęli z szybkością sześciu tysięcy kilometrów na godzinę w maszynach o napędzie superatomowym. I po co? Żeby, kiedy rok będzie dobiegał końca, stanąć z otwartymi ustami przed tym samym gipsowym dzieciątkiem, które towarzysz Peppone jednego z ubiegłych wieczorów Odmalował na świeżo, cienkim pędzelkiem. Lampy i światło Don Camillo popatrzył w górę na Chrystusa w wielkim ołtarzu i powiedział – Panie Jezu, na świecie jest za dużo rzeczy, nie w porządku. – Nie sądzę – odpowiedział Chrystus – na świecie tylko ludzie są nie w porządku. Cała reszta funkcjonuje bez zarzutu. Don Camillo przeszedł się tam i z powrotem po kościele, po czym znów zatrzymał się przed ołtarzem. Pan Jezu powiedział, gdybym zaczął liczyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i liczył tak bez przerwy przez milion lat, czy doszedłbym kiedyś do końca? Nie, odparł Chrystus. Byłbyś jak człowiek, który zakreślił na ziemi wielkie koło i zaczyna iść po jego obwodzie, mówiąc: Chcę się przekonać, kiedy dojdę do końca. Nie doszedłbyś nigdy. Don Camillo, który już w myśli zaczął krążyć po obwodzie tego wielkiego koła, poczuł brak tchu. Jaki zazwyczaj czuje ktoś, kto spróbuje wychylić się przez okienko wychodzące na przestwórz nieskończony. A jednak, upierał się, myślę, że nawet liczenie musi mieć jakiś koniec. Tylko Bóg jest wieczny i nieskończony. Gdyby liczby nie miały końca, byłyby tak samo wieczne i nieskończone jak Bóg. Don kamilno, czemuś się tak uwziął na liczby? Bo według mnie to, że ludzie są nie w porządku, to właśnie wina liczb. Odkryli liczby i zrobili z nich coś, co rządzi wszechświatem. Kiedy don Camillo wbił sobie coś w głowę, nie było rady. Mówił i mówił, w końcu jednak wyłączył motor. I zaczął chodzić tam i z powrotem po pustym kościele. W pewnej chwili znów stanął przed Chrystusem. Panie Jezu, czy to chronienie się ludzi w magię liczb nie jest czasem z ich strony rozpaczliwą próbą usprawiedliwienia ich istnienia jako stworzeń myślących? Milczał przez chwilę, pełen niepokoju. Panie Jezu, czy to znaczy, że idee się skończyły? Czy ludzie wymyślili już wszystko, co było do wymyślenia? Don Camillo, co rozumiesz pod słowem idea? No, idea, według mnie, biednego wiejskiego księdza, jest lampą, która zapala się pośród głębokiej nocy ludzkiej ignorancji i rzuca jakieś nowe światło. Na wielkość Twórcy. Chrystus uśmiechnął się. Nie jesteś daleki od prawdy, z tymi swoimi lampami, biedny wiejski księży. Wyobraź sobie stu ludzi zamkniętych w ogromnej, ciemnej sali. Każdy z nich miał w ręku niezapaloną lampę. Jeden swoją lampę zapalił, i oto ludzie mogli już widzieć nawzajem swoje twarze i poznawać się między sobą. Drugi zapalił z kolei swoją lampę i zaczęli dostrzegać niektóre pobliskie przedmioty. I w miarę jak następni zapalali swoje lampy, objawiały się przedmioty coraz odleglejsze, aż w końcu Wszyscy już mieli lampy zapalone i poznali wszystko, co znajdowało się w tej ogromnej sali. A było to wszystko piękne, dobre i cudowne rzeczy. Rozumiesz mnie, Don Camillo? Lampy było sto, ale nie było stu idei. Idea jest jedna: światło stu lamp. Bo tylko zapaliwszy je wszystkie, można było widzieć wszystko, co się kryło w mroku tej sali, i odkryć każdy jej szczegół. A każdy płomyk stanowił setną część jednego i tego samego światła, setną część pewnej idei, idei istnienia i wieczystej wielkości stwórcy to tak jakby człowiek rozbił na sto kawałków posążek i po jednym kawałku powierzył każdemu ze stu ludzi. Nie było to sto wyobrażeń posągu, tylko sto cząstek jednego posągu. Tych stu ludzi szukało się, starało łączyć i dopasowywać do siebie poszczególne odłamki. I powstawały niezliczone tysiące bezkształtnych figur, zanim każda cząstka znalazła swoje właściwe miejsce, przylegające idealnie do innych. W końcu ten jeden jedyny posąg został odtworzony. Rozumiesz mnie, Don Camillo? Każdy człowiek zapalił swoją lampę, i światło tych stu lamp. To była prawda, to było objawienie. Powinno to było ludzi zadowolić, ale nie, bo każdy z nich myślał, że wszystkie te piękne rzeczy, które widzi, nie są zasługą ich stwórcy, lecz zasługą jego lampy, która potrafi wydobyć te piękne rzeczy z mroku nicości. I jedni stanęli, wielbiąc lampę. Inni rozeszli się w różne strony, i wielkie jasne światło rozdrobniło się na sto nikłych płomyków, z których każdy mógł ukazać jakiś jeden szczegół prawdy. Rozumiesz to, Don Camillo? Aby móc odnaleźć światło prawdy, trzeba, żeby wszystkie sto lamp zgromadziło się znowu. Ludzie dzisiaj błąkają się, niczemu nie ufając, każdy z wątłym płomykiem swego kaganka i wszystko dokoła wydaje im się ciemne, smutne i beznadziejne. I nie mogąc oświetlić całości, czepiają się byle szczegółu wydobytego z mroku przez ich nikłe światełko. Nie ma idei. Jest tylko jedna idea, jedyna prawda. Całość złożona z tysięcy cząstek. Ale oni nie mogą jej już widzieć. Idee nie są skończone, ponieważ jedna jedyna idea istnieje i jest wieczna. Ale trzeba, żeby każdy z tych, co rozpiechszli się Zawrócił i spotkał się z innymi pośrodku owej ogromnej sali. Don Kamilno rozłożył ręce. Panie Jezu, wstecz się nie wraca, westchnął. Ci nieszczęśliwi zużywają oliwę swoich lamp do natłuszczania swoich karabinów i swoich brudnych maszyn. Chrystus uśmiechnął się. W królestwie niebieskim oliwa płynie rzekami, Don Camillo. Obręcz pęka. Przechwałek nieprzejednany, ten, który miał już chłopców gotowych do drugiej fali, ten, który w kwestiach wiary, Miał w swoim czasie odwagę krytykować samego Pepona, był poza służbą partyjną po prostu fryzjerem w moniletto. Mówiło się wiele o jego rozmaitych ciemnych sprawkach. Podobno niejednego miał na sumieniu. Z jego usług korzystali wyłącznie proletariusze. Był także poniekąd i krawcem. A kiedy raz jeden zdarzyło się, że jakiś pan z miasta przybyły nie wiadomo do kogo, wszedł z całą naiwnością do fryzjera przechwałka, ten mrugając okiem do kumpli czekających na swoją kolej, usadził nieszczęśnika przed lustrem i zaczął go golić. Ale ogoliwszy jedną stronę twarzy, odłożył brzytwę. Po resztę Niech się pan uda do proboszcza, oświadczył. A cała kompania pękała ze śmiechu. Przechwałek śmiertelnie nienawidził don Kamilla. Był pewien, że to z jego winy Pepone nie robił różnych rzeczy, które należałoby zrobić, a niektóre zaczynał, ale nie przeprowadzał do końca. Od pewnego czasu lubił mawiać. Wzdychając, że bardzo chętnie ogoliłby Don Camilla. Nieraz goląc któregoś ze swoich, kiedy przeciągał mu brzytwą po grdyce, wzdychał: Gdybyś był Don Camillem, nie dałbym trzech groszy za twoją skórę. I oto kiedyś późnym sobotnym popołudniem, kiedy fryzjernia pełna była klientów, Drzwi się otworzyły i ukazał się w nich Don Camillo. Byli tam właśnie Pepone, Ostry, Szary, Chudy, Długi, Piorun i jeszcze ośmiu czy dziewięciu spoza sitwy. Don Camillo miał zarost długi na dwa palce. Zdjął kapelusz, zawiesił go na gwoździu i usiadł. Na jedynym wolnym krześle. Dobry wieczór, powiedział spokojnie. Mówiono mi, że masz wielką chęć mnie ogolić, więc jestem. Wszyscy popatrzyli na niego, osłupiali. Przechwałek nie odpowiedział, zacisnął tylko zęby i dalej golił czerwonoskórego. Don Camillo zapalił połówkę cygara i rozejrzał się dookoła. Oprócz portretu Lenina był tam jeszcze Stalin, Garibardi, Mazzini, no i oczywiście Karol Marx. – No, przy takich brodach i wąsach masz pełne ręce roboty – zauważył Don Camillo. – Piękna klientela, międzynarodowa. Tacy to dobrze płacą. Udał, że dopiero teraz spostrzegł Pepona. O, proszę o wybaczenie. Nie zauważyłem pana. Dobry wieczór, panie wujcie. Wieczór? Pepone pogrążył się w lekturze gazety. Ale Don Camillo, z chwilą kiedy już ruszył z miejsca, Niełatwo było mu się zatrzymać. Ech, westchnął. Płynął lata. Pamiętasz przechwałek, jak przychodziłeś do kościoła służyć do mszy świętej? Grzechy młodości, zaśmiał się szyderczo przechwałek. Teraz, jeżeli się nie mylę, już dość dawno nie widział mnie ksiądz w kościele. Dziesięć albo i dwanaście lat. Tak? A mnie się zdawało, że cię tam widziałem któregoś wieczora dopiero co. Ksiądz się myli, Don Camillo. Możliwe, ciemno było, mogłem się omylić. Czasem jednak miewasz widać ochotę zobaczyć swojego starego proboszcza. Bo nieraz ktoś mi powtarza, co ty podobno wszystkim mówisz, że dałbyś nie wiem co, żeby móc mnie ogolić? Chyba nie zaprzeczysz. Przechwałek przeciągnął brzytwą po otwartej dłoni. To owszem, prawda mruknął złowieszczo. Słyszałem też coś podobno mówił że bardzo chętnie uszyłbyś mi ubranie. A tak, tak. Sosnowe ubranko, blachą podbite, burknął ze złością przechwałek. Takie to i owszem, chętnie bym księdzu wyszykował. Rozumiecie, synu, odpowiedział pogodnie don Camillo. A kiedy się kroi ludziom sosnowe ubrania, trzeba bardzo dokładnie brać miarę. Golenie czerwono było skończone. Przekwałek odłożył brzytwę i zwrócił się do don Camilla. Jędrze proboszczu, spytał ponuro. A ksiądz po co właściwie tu przyszedł? Don Camillo wstał i przesiadł się na fotel przed lustrem. Przyszedłem tu po to, żebyś mnie ogolił. Przechwałek pobladł o tyle, o ile było to możliwe. Potem owinął ręcznikiem, ręcznikiem szyję Don Kamilla i zaczął namydlać mu twarz. Mydlił długo, potem równie długo ostrzył brzytwę na osełce i wreszcie zabrał się do golenia. Zapadła taka cisza, że słychać było przesuwanie brzytwy po skórze. Wszyscy wstrzymali oddech. Brzytwa sunęła po policzkach pod nos, po podbródku. Zarósł był jak druciana szczotka. I brzytwa w otaczającej ciszy śpiewała niczym mechaniczna kosiarka. Oto ostrze przesuwa się tam i na powrót pod brodę Don Kamilla. Wędruje w górę i w dół po grdyce. Oto zatrzymuje się, żeby zlikwidować kępkę włosów na jabłku Adama. Jeszcze pod włos, a teraz ałun. Spryskanie płynem dezynfekcyjnym, puder. Chudy, który przez cały czas siedział nieruchomo okrakiem na krześle, ściskając jego oparcie w zębach, uniósł głowę, zwolnił napięte nerwy i otar pod czoła. Pepone wypluł na główek i artykuł wstępny unity, który żył przez cały czas, na tym, nawet o tym nie wiedząc. Brawo przechwałek, wykrzyknął Don Camillo, wstając z fotela. Prawdziwy z ciebie artysta. Nie spotkałem dotychczas takiej lekkiej ręki. Z trzecią przymiarką sosnowego ubrania liczę na ciebie. Wetknął mu w ręce pieniądze, wziął kapelusz, który mu chudy podał, ukłonił się pięknie obecnym i wychodząc wskazał rękę, ręką na portret wąsatego towarzysza. byś mu trochę wąsy doradził będzie mu do twarzy. Wróciwszy do domu. Don Camillo opowiedział wszystko Chrystusowi, ale Chrystus nie wydawał się zadowolony. Don Camillo, czy to było naprawdę konieczne, żebyś poszedł prorok prowokować tego człowieka? Chyba tak, Panie Jezu odpowiedział zadowolony Don Camillo. Po wyjściu, Don Camilla. Przechwałek w dalszym ciągu golił i golił, aż wreszcie, kiedy został już tylko Pepone, zamknął zewnętrzne drzwi i zdjął kitel. Jak widzisz, jesteśmy w kropce, rzekł Przechwałek, zapalając papierosa. Nie rozumie, burknął Peponę. Pepone to nie żarty. Sprawa jest jasna. Przyszedł nas tu prowokować. Kto wie nawet, czy kiedy on tu był, nie czai się gdzieś obok karabinierzy? Może i jeszcze teraz tam się czają? Peponę zepchnął kapelusz na tył głowy. Przechwałek! wykrzyknął. Gadaj wyraźnie. Ni cholery z tego nie rozumie. Przechwałek zgasił papierosa, zgniótł go w kulkę i odrzucił w kąt. To jasne! Że mnie podejrzewali i deptali mi po piętach, a może zresztą tylko przychodzili tamtędy przypadkiem. Bóg jeden to wie. Dość że tamtego wieczora puścili za mną serię z PM i musiałem wiać, porzuciwszy rower schowany w rowie, a na drugi dzień roweru już tam nie było. Pepone nawet okiem nie mrugnął. To ty szczelałeś do Don Camilla? zapytał cicho Ja. Zrobiłeś wielkie głupstwo, przechwałek. Głupstwo, dlatego, że go nie trafiłem. Ale naprawdę wielkie głupstwo zrobiłem już przedtem, kiedy szczeliłem do Piciego widział mnie tylko chłopak. Żona Piciego nie mogła mnie widzieć stała z boku. Ale chłopak widział mnie na wprost. Spotkałem jego wzrok. Wystarczyłoby, żebym jemu też posłał kulkę i byłby spokój. Postąpiłem jak ostatni dureń. Chłopak z pewnością powiedział matce, ale matka nie puściła pary z gęby. Za to ręczę. Posłałem jej anonimowy liścik, całkiem jasny. Chłopak z kolei rozmawiał z księdzem nie jeden raz. Już ja go miałem na oku. I rzeczywiście ksiądz wypuścił tę swoją cholerną gazetkę. Historia z samobójstwem wzięła w łeb. Wszystko wróciło znowu na tapetę. Pepone był blady z pasji. Chwycił przechwałka za kołnierz i począsnął nim. Dlaczego strzelałeś, durniu? Kto ci kazał strzelać? Stałem za oknem od strony pola. Jak zobaczyłem, że Pizzi mierzy do ciebie z rewolweru, musiałem cię bronić. Nie potrzeba mi obrońców, a tym bardziej takich jak ty, Gnido. Mówiłem wyraźnie, użytek z broni tylko na mój rozkaz. Cóż, stało się. Załatwiłem przynajmniej pewne stare porachunki z tym kretynem. Teraz chodzi o to, żeby mnie wyciągnąć z kłopotów. Jeżeli don Camillo. Przyszedł tu dziś wieczór i gadał wobec ludzi to co gadał to musi być spokojny że ma zabezpieczone tyły to było ukartowane z wachmistrzem mógłbym przysiąc prowokować zrobić z tego porachunki osobiste poza partią ale nie ma tak dobrze tu partia musi wkroczyć i przyjść mi z pomocą Pepone Rzucił mu ponure spojrzenie. Partia? A co ma partia wspólnego z głupstwami, które ty wyprawiasz? Pepone. Ty poprowadziłeś ekspedycję. Twój był wóz. Ty wszedłeś do kuchni i ciebie tam widzieli żona i syn Pizziego. Jesteś wójtem i sekretarzem sekcji. Ty ponosisz odpowiedzialność. I ty reprezentujesz partię. Przechwałek miotał się podniecony. Peponę próbował go uspokoić. Chwileczkę, powiedział. Nie układajmy powieści. Możliwe, że Don Camillo przyszedł po prostu robić zucha. Może coś i podejrzewa, ale nie ma dowodów. I chciał wyprowad... wyprowadzić cię z równowagi. Gdyby mieli jakieś dowody, już by cię capnęli. W gruncie rzeczy, cóż, widział cię tylko chłopak. A jego tak, nie więcej warte od twojego nie. Na przechwałka biły siódme poty. Nikt nie widział, krzyknął. Nikt, tylko ten cholerny szczeniak. Taki pojedynczy świadek funta kłaków nie wart. Musisz po prostu mówić, że kiedy ja wszedłem sam jeden rozmawiać z pizzim, i tak było, ty zostałeś ze wszystkimi w ciężarówce. Było nas tam 25. Dlaczego mieliby podejrzewać akurat ciebie? Przecież chłopak mnie widział. Jeden to mało. No i sprawa mojego roweru. Rowery nie gadają. Siedź cicho i nie bój się. Pomyślimy o tym jutro. O północy śnieg tonął w poświacie księżyca i jasno było jak w dzień. Jakiś człowiek przemykał się, trzymając się szczupłych smug cienia wzdłuż żywopłotów. Znalazłszy się na podwórzu domu Picich, podkradł się ostrożnie do drzwi i próbował je otworzyć. Potem próbował z kolei okien na parterze. Wreszcie przyniósł drabinę z pod szopy i przystawił ją do muru. Narobił przy tym hałasu, bo pośliznął się na zamarzniętym śniegu. Otworzyło się okno i ktoś zawołał, kto tam? Wtedy człowiek puścił drabinę, wydobył automat spod kurtki i zaczął strzelać jak wariat w okna, rycząc. Przeklęci wszystkich was powystrzela. Z okna parteru wysunęły się lufy myśliwskiej dubeltówki i padły dwa strzały. Z odległości pięciu kroków kładąc napastnika trupem na śniegu. Nadbiegli ludzie, wśród nich Pepone. Chłopiec Picich trzymał jeszcze w ręku dubeltówkę, bo to on strzelał. I kiedy przyszedł wachmistrz, powiedział: to przechwałek to on zabił mojego ojca. Widziałem go, kiedy strzelał. Teraz, kiedy przechwałek już nie żył, okazało się, że widziała go i żona Piciego, która pokazała także anonimowy list. Widział też parobek, który wracając z pola, zatrzymał się na chwilę i jeszcze inni. A ten, kto znalazł w ro rowie rower przechwałka, zacierał teraz ręce z zadowolenia, bo w ten sposób rower był już jego własnością. Pepony napisał ze 20 wyjaśnień do zawieszenia na tablicy, ale wszystkie po kolei podarł. W końcu machnął na to ręką, mówiąc sobie: Kto umarł? To zapłacił. Rachunek zamknięty. Don Camillo skomentował wypadek w niewielu słowach. To wojna zniszczyła młodzież. Nie ma co tu mówić o winnych, raczej o ofiarach. I więcej nie było o tym mowy. Ludzie zaczęli się znów uśmiechać, jakby zbudzeni z koszmarnego snu. Obręcz trwogi nareszcie pękła.